Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mały wstęp. Ogólnie jestem chory i dzisiejszy materiał będzie wyglądać jak wygląda, za co was po prostu przepraszam. Oglądajcie go całego, dlatego że omówimy sobie cały event, pokażę wam jak on wyglądał. Później pokażę wam wszystkie sekrety, które są na skrzyni. Pogadamy sobie o przedmiotach, które mogą trafić do gry. I finalnie pokażę wam co dalej, więc tak jak mówię, oglądajcie film do samego końca. Ale widzowie, chcę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Sami zobaczcie. Mamy tutaj mapę Ranked Zone Wars. Jedna z najlepszych map w Fortnite. Sami zobaczcie jak świetnie to wygląda. Możecie tutaj robić różne rzeczy. I teraz tak, jak na nią trafić, pokażę wam jeszcze jak ona działa. Działa to w ten sposób, że strefa cały czas idzie i jeśli zginiecie, to po prostu odradzacie się i tak w kółko, więc można powiedzieć, że te Zone Warsy się nie kończą. Jeśli zastanawiacie się jak do niej dołączyć, to kod macie w opisie, ale prostszy sposób jest taki, że klikacie lupę, wpisujecie tutaj Never i pierwsza mapa, która wyskoczy wam dokładnie w tym miejscu, no to dajcie sobie tutaj serduszko, żebyście ją mieli w ulubionych, wybierzcie i grajcie. Ja postaram się dzisiaj rano wstać, czyli w niedzielę i pograć, więc będziecie mogli na mnie trafić. Słuchajcie, wreszcie, po kilku dniach oczekiwania, miało się to wydarzyć przedwczoraj o godzinie 17, miała się ta ręka pojawić. Ta ręka się nie pojawiła niestety, ale teraz, już dokładnie w tym momencie powinna się pojawić. No jakbym zginął, to mi było przykro, także w końcu mamy mini event. Ręki, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i oglądaj, no bo wreszcie, dobra. Tak jest, no widzowie, jak chcecie być na takich streamkach, bo jest to na żywo, łapka w górę, sub z dzwonem i tak to wygląda. Dobra, lecę pod skrzynię. Ej, ale ja wam mówię, kolejny sezon, całe to sobie teraz przeglądniemy, ponieważ tutaj mamy dużo ciekawostek. Mamy mega dużo fajnych ciekawostek na tym, które zaraz sobie wszystkie omówimy. Na tym ma się pojawić pasek życia. Dokładnie. Widać, że Epic tutaj na telefonie chyba mnie podsłuchują, bo akurat włączyli to, jak powiedziałem. Na czacie widzowie piszą wow, no ja też jestem pod wrażeniem, jestem ciekaw ile to ma życia, więc zaraz to sprawdzimy. Weźmiemy sobie tutaj troszeczkę maców. Także słuchajcie, na tej skrzynce mamy 4 obrazki i jeden ważny element. I w środku, na tym środku tu będą się pojawiać różne rzeczy. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Tylko muszę sobie uzbierać trochę maców. Także weźmy sobie trochę maców. I tak jak mówiłem, no dużo osób pisało, że nie, że coś się takiego nie wydarzy. A tu proszę, podchodzimy sobie teraz do tej ręki. I tak widzę, jeśli chodzi o tą rękę, to dokładnie, dokładnie w tym. To podobno jest jakby puszka Pandory. Ludzie na Twitterze ją do tego porównują, ale puszka Pandory to raczej nie jest, nie? To jest bardziej taka skrzynia, mitologiczna skrzynia, nie wiem jak to nazwać, ale podobno pod mapą jest też taka teoria, że jakiś tytan trzyma całą mapę, całą tą galaktykę na swoich plecach. Ale o co z tym chodzi dokładnie, to nie wiem, ale mamy tutaj tak, zobaczcie, mamy tutaj obrazki, mamy tak, to jest Ares, czyli Bóg Wojny i zobaczcie, mamy tutaj Dzidę i tarczę. Fajnie by było, jakby coś takiego mitycznego się pojawiło w kolejnym sezonie, że mamy właśnie bossa danej lokacji i na przykład dostajemy Dzidę, gdzie jak kogoś trafimy, to ginie na, no nie wiem, tam na hita, to już by było mocne, ale fajnie by było, jakbyśmy coś takiego dostali. Także to jest jeden z pierwszych obrazków. Drugi obrazek jest to oczywiście Zeus, czyli Bóg nieba i ziemi, albo tylko nieba, nie wiem, poprawcie mnie w komentarzu w razie czego. I on ma błyskawice. I teraz pytanie, co by było, jakbyśmy dostali jakiegoś takiego właśnie bossa w grze, który nam daje takie mityczne przedmioty, jakiś, nie wiem, jakiś piorun, że nie wiem, i chodzimy szybciej dzięki temu, zadajemy jakieś obrażenia, coś, no coś tam by musieli, wiecie, coś by musieli wymyślić, ale chodźmy dalej, bo to nie wszystko, ponieważ braku nam maców, więc zejdzie, chociaż czy musimy, bo mamy jeszcze to, wyjdziemy sobie może, o nie, Rafa, nie gin, no bo to by był wstyd trochę teraz zginąć od skrzyni, ale mamy tutaj kolejny obrazek, na którym mamy, ej, zapomniałem, Hadesa. Mamy Hadesa, czyli boga tych podziemi, chyba tak, ale nie jestem do końca pewien. Mamy tutaj, zobaczcie, mamy tam jakieś czaszki, które się wyłaniają. Czyli tak, mamy powiedzmy dobro, tylko czy do końca to będzie dobro? Chociaż no nie, no nie porównujmy tego, tak? Mamy tutaj tego Hadesa. On jest w mitologii, on jest bogiem podziemi i Cerbera, czyli Cerbera albo Cerberusa. Czyli trzygłowego psa, który co?
czym on może być? Czy też będziemy mieli... Bo tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą wam zaraz pokażę i omówię. Czyli mamy cztery takie główne... Jakby to powiedzieć. Cztery takie główne postacie, które być może się pojawią w kolejnym sezonie. Przepraszam, ale jestem chory. Możecie łapkę w górę tutaj zostawić. Dla mnie, żebym wyzdrowiał. Co mamy dalej? Mamy tutaj na samym środku i do tego potrzebne nam są macy, żebym wam pokazał dokładnie. Mieliśmy tutaj omówione właśnie te cztery obrazki, a teraz przejdźmy sobie do jednego z właśnie z takich najciekawszych, do jednej z najciekawszych rzeczy, czyli do tego, co nam się tutaj wyświetla. Mamy łuk i to być może oznacza Afrodytę i być może oznacza to to, że w kolejnym sezonie będziemy mieli łuki albo jakiś łuk, nie wiadomo. Tutaj niektórzy, w sensie Hypex tutaj napisał, że to może być może jest znak Aresa, ale tego nie jestem do końca pewien, ale mamy kolejne znaki, które sobie zaraz tutaj zobaczycie. Mamy błyskawicę. Chyba to jest błyskawica, więc jest to znak właśnie Zeusa. Nie wiem, dlaczego ja wcześniej pomyliłem Zeusa z Posejdonem, w sensie na streamie dwa dni temu, ale to nieważne. Tutaj mamy, być może to jest Cerberus, w sensie jedna z tych głów, ale wydaje mi się, że nie, że to jest jeszcze coś innego. Dalej mamy na tym znak meduzy, w sensie są te odnogi takie i że to jest podobno znak meduzy, ale czy to też jest znak meduzy do końca, to nie wiadomo. I to oznacza, co w tej skrzyni tak naprawdę jest, serducho, a nie, serduchem była Afrodyta. Serduchem była Afrodyta. Zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Serducho. Mamy tutaj... i teraz mamy widły, w sensie mamy Posejdona. Kurczę, jak ja bym chciał, żeby były takie mityczne przedmioty w kolejnym sezonie. Ja ogólnie uważam, że kolejny sezon będzie jednym z najlepszych sezonów w Fortnite, bo tu, no, tego tematu się nie da zepsuć. Ja na przykład dużo grałem kiedyś w inne gierki i tam jak były właśnie takie... takie mitologiczne, na przykład, nie wiem, hydra, cyklopy i tak dalej. W Tibie grałem kiedyś. I tam było właśnie dużo takich motywów mitologicznych. I to było potężne. No ja wtedy byłem zakochany w tej gierce. Słuchajcie, co mamy dalej? Bo tutaj jest jeszcze jedna rzecz. I teraz na czacie napiszcie, co tu jest jeszcze jednego ważnego. Uwaga! Kto napisze, co tu jest jeszcze ważnego? Mamy tutaj, widzowie, to, co jest naokoło, czyli skrzydła. Czyli to, co jest tutaj, proszę bardzo, pyk, 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 pyk. I to, co jest tutaj, pyk, 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 pyk. Okazuje się, że Mark Rain, czyli gościu, który podaje słowa co sezon, on podpowiada na przykład, podpowiada jakieś słowo, które oznacza, co będzie w danym sezonie. I w tym sezonie mają być to skrzydła. I teraz wam pozostawiam, co one mogą oznaczać. No moim zdaniem mogą to oznaczać albo jakiś item, który, dzięki któremu będziemy mogli latać, albo dostaniemy jakieś stwory, na których będziemy mogli latać. Mój głos powoli się zaczyna się kończyć. Wcześniej nam się strefa skończyła, ale chodźmy tutaj. Zobaczcie, już mamy taką troszeneczkę. Taka jest troszeneczka obita. I słuchajcie, jeśli chodzi o HP, zadajemy temu 50 HP i okazuje się, że to 50 HP jest w sumie niczym. No bo jak jest 1,5 miliona ludzi teraz, a nawet więcej, pewnie ze 3 tam łącznie ze wszystkim i biją po 50, to to musi być naprawdę masa HP tutaj, ale mamy taki 1 promil już otwarty. Jeśli chodzi o tą skrzynkę, to jak tutaj wylądujecie, to problem jest taki, że chyba już z niej nie zejdziecie, nie? W sensie bezpiecznie, chociaż może tu do wody. Dobra, da się tu wskoczyć do wody. Puh. Także co, jeśli chodzi jeszcze o tą skrzynkę, zobaczmy pod spodem, czy tutaj jeszcze czegoś nie ma. Nie ma nic. My rozwalamy ogólnie te łańcuchy. Jest coś jeszcze z tyłu. Aha, takie ozdoby. Zobaczmy jeszcze to od boku, jak to wygląda. Dobra, czyli tu jest to samo. I tutaj jeszcze coś jest takiego. Ale co to? Nie, to są też ozdoby. Także widzowie, no to jest wszystko, jeśli chodzi o tą rękę. Jak tylko coś się z nią wydarzy, jak coś się będzie działo ciekawego, to nagram dla was odcinek, więc subskrybujcie kanał z dzwonem. No i co? To było na tyle.